Cześć wszystkim, witam Was w moim nowym filmiku, w którym chciałabym porozmawiać o 10 słówkach, które moim zdaniem ciężko się ich nauczyć ich w Polsce, czyli chodzi mi o to, że raczej z lekcji języka angielskiego ich nie wyniesiecie, a w Anglii przewijają się cały czas, czyli non-stop je tutaj słychać. Jeśli któreś z tych słówek po prostu już znacie, to proszę napiszcie mi o tym w komentarzu, a jeśli któreś z Was z nich zaskoczyło albo jest dla Was nowe, również chętnie o tym usłyszę. Jeśli chodzi jak ten film będzie przebiegał, to do każdego z tych 10 słówek postaram się znaleźć takie jakby description w słowniku, żeby powiedzieć Wam, co słownik sądzi na temat znaczenia tego słowa, no i co sądzę ja. A więc to pierwsze słówko to jest słówko proper. Proper, jeśli chodzi o słownik angielsko-polski, to znaczy właściwy, należyty, cenzuralny, porządny, stosowny, słuszny, godziwy. I jeśli chodzi o te wszystkie słówka w tłumaczeniu, to najbardziej ja wybrałam porządny, to może by to słówko tak jakby coś miało z tym słowem porządnym wspólnego. A więc jeśli chodzi o słowo proper, to na przykład jak tego używamy, na przykład dam Wam taki przykład, jak tego użyjemy. I na przykład mówi ktoś, że jest bardzo głodny i bardzo głodny ktoś jest na przykład i że chce zjeść taki porządny obiad i na przykład oh, I'm so hungry, I'm gonna get the proper dinner. So proper dinner znaczy to, że to nie będzie obiad w stylu McDonald's czy kanapka, to taki porządny obiad, że po prostu sobie pojem, że jakiś, nie wiem, taki domowny lepiej, albo jakieś restauracji, że po prostu będzie tego dużo, będzie to jakieś, nie wiem, kaloryczne, zdrowe i pyszne. Kolejny przykład, na przykład o, potrzebuję jechać na I need to go to proper holiday. Proper holiday to nie będzie, że na przykład takie 2-3-dniowy weekend, tylko takie prawdziwe, długie wakacje, jakieś naprawdę super destynacji. Czy to jest takie porządne, prawdziwe? Ciężko te słówko mi jest przetłumaczyć, ale właśnie może te przykłady jakoś Wam to ułatwią. Czyli słówko proper możemy naprawdę użyć z wszystkim. O, make sure you dress properly. Czyli zmieniamy formę, że upewnij się, że ubierzesz się stosownie, że tak properly. Myślę, że mniej więcej zrozumieliście, o co mi chodzi. Jeśli nie, to jeszcze chętnie Wam wytłumaczę w komentarzach, bo też nie chcę na każdym słówkiem 5 minut tutaj, wiecie, gadać o nim. Kolejne słówko to mate. I według słownika mate znaczy partner, kolega, pomocnik, towarzysz, druh, mat. Ja przetłumaczyłabym taki ziomek, na przykład I'm going out with my mates, czyli wychodzę wychodzę sobie gdzieś tam with my mates, z moimi znajomymi. I'm gonna see my mates tonight. Nie mówimy tutaj w Polsce jakby, chwilę usłyszymy, że przyjdzie I'm going out with my friends, nie znaczy friends. A tu jednak bardziej używa się słowka mates, bardziej znajomi i I'm gonna hang out tomorrow with my mate. Jakby mate jako jeden znajomy i mates z końcówką s jako ich więcej. Trzecie słówko to jest fancy. I fancy według słownika znaczy wymyślny, wydumany, wyszukany, nietypowy, luksusowy, fantazyjny, przekombinowany, ekstrawagancki, ozdobny na pokaz. I dla mnie fancy to znaczy na przykład możesz powiedzieć komuś such a fancy dress. Albo na przykład być taka bardzo elegancka, bardzo taka wystrzałowa kreacja, sukienka. Albo na przykład często jeśli kupujecie jakiś taki bardzo drogi make-up, czy na przykład skincare, chodzi mi o jakieś makijażowe rzeczy, na przykład jakieś paletki, na przykład the packaging look really fancy, że takie wiecie, to jest, kupicie coś na przykład, nie wiem, paletkę do cieni za 10 zł, a kupicie tylko za 500, no to wiadomo, że to opakowanie takie będzie fancy, czy takie na przykład jakieś złote, jakieś błyszczące, na pewno będzie bardzo ciężkie. Otworzycie to pudełko, nie wiem, będzie jakieś piękne lusterko, takie bardziej ekstrawaganckie, to właśnie takie fancy. Czwarte to jest taka bardziej fraza, że na przykład tu mam w słowniku napisane to take the piss out of somebody, czyli na przykład taking a piss. I na przykład coś, tu jest w słowniku napisane robić sobie jaja z kogoś. I na przykład możecie tego użyć, na przykład is Anna serious? Oh, is Anna being serious? Or is she just taking a piss? Czyli czy ona jest naprawdę serio, czy po prostu ona robi sobie z tego jaja, czyli coś takiego branie na żarty. Oh, look at him, he's taking a piss. Or he's taking a piss. Coś takiego się mówi. Naprawdę jest to bardzo, bardzo popularna fraza. Słówko numer 5 to jest gig.
gig to jest a la koncert. Według słownika jest to występ, koncert, czyli zgadza się. Czyli na przykład będąc młodym osobą, czyli na studiach, w koledżu, nie mówisz, że oh, I'm going for a concert, mówimy tak, I'm going for a gig. To tak bardziej brzmi cool, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Szóste słówko to jest słowo posh. I według słownika znaczy to wytworny, elegancki, ekskluzywny. Na przykład ludzie, którzy są posh, mówią tak bardziej z lepszym akcentem, albo tak jakby tak bardziej szlachecko, coś w tym stylu. I ludzie, którzy również są posh, to nie są ludzie z klasy normalnej, pracującej, tylko są już tacy ludzie z wyższych sfer. I na przykład she had a posh accent. Oh, that's a posh hotel. We booked such a posh hotel. We are going to spend our holiday in such a posh hotel. Żydziłam takiego posh hotel, który będzie mega luksusowy i wiecie, ściany oblane złotem. Słówko siódme to jest pint. I pint tutaj w słowniku znaczy około pół litra duże piwo kufel. Czyli na przykład idąc do pubu nie powiemy, że oh, can I get a beer please? To powiesz, oh, can I have a pint? Czyli te pint znaczy jakby piwo. Czyli gdy prosicie w pubie o piwo, prosicie o pint, a nie o beer. Ósme słówko to jest... ósme. To jest słowo sick. Mam nadzieję, że każde słówko znaczy, wiecie, jak komuś jest niedobrze, to się mówi, że oh, I'm sick. But. Ale to słówko również ma inne znaczenie, czyli na przykład powiem the party was sick, czyli że ta impreza była sick, czyli była super ekstra, po prostu mega, mega szalone rzeczy się działy, po prostu niezapomniana impreza, po prostu było super czad ekstra. Czyli the concert was sick. Wiecie, o co mi chodzi, że to nie znaczy zawsze, że coś było chore, złe, że było ci dobrze, tylko to również ma inne znaczenie, bardzo, bardzo pozytywne. Dziewiąte słówko to słówko dodgy i według słownika znaczy to krętacki, śliski, podejrzany, ryzykowny. I przeważnie używa się tego słówka, nie chcę teraz brzmieć za bardzo rasistowsko, ale o ludziach, którzy wyglądają przeważnie z takich kolorowych ludziach, którzy wyglądają bardzo podejrzanie i mówią mówić o he looks dodgy, że na przykład wiecie, lepiej go unikać, on jest taki podejrzany i wiecie, o to mi chodzi, że oh look, they look so dodgy, just stay away from them. Coś takiego. I dochodzimy do końca. Dziesiąte słówko to jest słówko bullshit. I według słownika znaczy to pierdółki, farmazony, pierdoły, pierdołki, bzdury, nonsens, bzdura. I to są takie nonsens, czyli jak możesz powiedzieć komuś o stop talking the bullshit, że wiesz, kilka takie, ale to już ten bullshit, to jest takie pierdoły, to już takie są. Naprawdę, coś już mega ma, coś wiecie, nie halo, że taki bullshit gada. Czyli z takim to będzie na przykład, oh, she's talking bullshit. Oh, don't listen to him. He is talking such a bullshit. W takim znaczeniu, czyli na przykład on gada takie pierdoły, coś w tym stylu, ciężko to jakoś przetłumaczyć. Mam nadzieję, że 10 słówek, które ja wam zaprezentowałam, spodobały wam się. Jestem ciekawa, czy już słówka znaliście, czy nie. Jeśli podobał wam się ten filmik i jeśli chcielibyście usłyszeć więcej takich słówek jak te, to chętnie taki filmik dla was nagram. Zostawcie kciuka w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. A my zobaczymy się w kolejnych filmiku. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!